Siemanko, tu Procente, jesteśmy w California Skate Shop i rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Rap Talk, drugi sezon we współpracy z Nervusem, we współpracy ze skate.europe.com i we współpracy oczywiście z hiphop.pl. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, raper, przedsiębiorca, współwłaściciel marki Deal, osobowość polskiej sceny hip-hopowej, Wilku WDZ. Hello. No Wilku, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać pod koniec tego dziwnego roku 2020. Ale zacznę może od tego, z czego jesteś najbardziej dumny jako prekursor, jako protoplasta warszawskiej sceny hip-hopowej. No jestem... Z czego ja jestem dumny? No jestem dumny z tego, że hip-hop się rozwija cały czas. Młodzi ludzie, którzy wchodzą w grę, mają o wiele łatwiej. Łatwiej im jest osiągnąć ten sukces. Oczywiście ciężko trzeba pracować, bo konkurencja jest niesamowita. No ale cieszy mnie to, że to poszło w tą stronę, w którą my chcieliśmy, żeby poszło. Czyli hip-hop rządzi po prostu i tyle. No. Wiem, że masz dzisiaj spotkanie z reprezentantami Molesta Evenement i planujecie w przyszłym roku fajną akcję koncertową. Czy możesz coś już zdradzić na ten temat? No o ile coś można zdradzać. Nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, jak to się skończy. Czy ktoś przyjmie szczepionkę, czy nie przyjmie, czy będzie mógł dzięki temu wejść na koncert, czy go zagrać, czy coś innego, więc jak to będzie, na razie są plany, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Wyszedł dokument Skandal Evenement Molesty. Zagraliście koncert na Pradze, na razie jeden z powodów pandemicznych. Opowiedz o swoich odczuciach związanych z tym wydarzeniem, które się odbyło. No właśnie sprawdzaliśmy, bo po 13 latach razem stanęliśmy wspólnie, wszyscy razem na scenie jednej, więc to było miłe uczucie bardzo. No, stara ekipa, stare przyzwyczajenia, nowe okoliczności. Było wesoło. Widziałeś wzruszenie fanów pod sceną? Sam byłem wzruszony, a oczywiście no, daliśmy z siebie wszystko co najlepsze i fani to czuli na pewno. Kawałek Wszystko co najlepsze to jest ten największy ponadczasowy szlagier Molesty w twoim mniemaniu? Czy jakiś inny kawałek uważasz za ten evergreen? No co jest kawałków, które raczej Wszystko co najlepsze to nie. No ja powiedziałem, że Wszystko co najlepsze daliśmy od siebie, a nie mówimy o kawałku. No, kawałek evergreen. W tych czasach może System. Prawda, pasuje idealnie. Wyszedł film o Moleście, zbliża się 25-lecie zespołu i tak się zastanawiałam, czy jest szansa, że powstanie film, dokument albo film fabularny o Hemp Gru. Co sądzisz o takim przedsięwzięciu? Nie wiem, to już nie mi pisać, ja nie jestem z tej branży filmowej, żebym ja robił sam o sobie filmy, a ktoś, kto będzie chciał to zrobić i będzie miał ciekawy temat, to będzie wiedział, jak to zrobić i z kim i o czym zrobić, więc to jest jakby no... Robienie filmów to jest długa, ciężka, żmudna praca, więc żeby tak zrobić coś, żeby to miało ręce i nogi, żeby to była ciekawa historia, jeżeli miałby to być fabularny film, a co innego dokument oczywiście, no. No ja bym się teraz zastanawiał, kto mógłby was zagrać z Bilonem. Wyobrażasz sobie aktora, który wcieliłby się doskonale w twoją postać? Wszystko sobie wyobrażam, bo moja wyobraźnia jest elastyczna, więc oczywiście, no, są aktorzy, którzy się potrafią wczuć podgrywaną rolę, jest charakteryzacja, więc no to da się wszystko zrobić. Nie? Od lat jesteś trendseterem. Sam to słowo tak naprawdę dopiero odkryłem, jego znaczenie dzięki kawałkowi z płyty Ether. Musiałem sobie to wszystko sprawdzić, zresearchować. Rozpoczęliście produkcję ciuchów ponad 20 lat temu. Jak wspominasz te początki hip-hopowego biznesu tekstylnego? My od 2005 roku jesteśmy na rynku, więc 15 lat w tym roku mija nam. Akurat, nie 20. Więc ciuchy też się rozwinęły. No wszystko tak jak i muzyka się rozwinęła. Ewoluowała, więc jakby no i streetwear też w innym kierunku troszeczkę poszedł niż kiedyś. Z tych szerszych krojów trochę węższe. Są różne niuanse. Ale jest dobrze cały czas. No, ludzie chodzą ubrani tak jak chcieliśmy, żeby chodzili. Są czapeczki, są trampeczki, wesoli. Więc to jest bluza z kapturem. Jest to, każdy może teraz do biura sobie, ludzie chodzą ubrani tak jak my kiedyś chodziliśmy sobie ubrani na ławeczkę czy na deseczkę. Więc sobie, no, to jest już naturalny styl ludzi.
No w tym roku na pewno dużym echem odbiła się kolaboracja, a w zasadzie kolabo Dila z Legią Warszawa. Sesja zdjęciowa z Michałem Karbownikiem. Specjalnie dedykowane ubrania z logiem i Dila i Legii. Jak doszło generalnie do tego projektu? No się to Bielon to ogarniał. Ja bym wziąłem tylko udział w sesji, więc to było całkowicie poza mną. Cieszy mnie to oczywiście, że nawiązaliśmy taką kolaborację. To już tam wchodzi. No to tyle, no nie, co ja będę, to się rozwozi wesoło. No. To Bielon to ogarnął mnie, ja nie miałem przy tym miejsca, więc no nie było mnie tam na miejscu. Nie był mój temat, ja tego pieczy nie trzymałem na tym. No ale trochę już jesteś też związany z tą klubową działalnością, bo pamiętam nawet jak graliście 2 lata temu kawałek 63 dni chwały na meczu Legii Warszawa. Teraz to tylko można sobie pomarzyć, bo wtedy był stadion pełen kibiców, teraz te stadiony są puste. Ale jakie towarzyszą ci emocje, kiedy właśnie grasz dla całego obiektu pełnego fanatyków Legii Warszawa? No to fajnie Legii Warszawa, którzy przychodzą na Legię Warszawa, to nie każdy słucha rapu, powiedzmy sobie szczerze, i nie każdy wie, kto to jest Hemgru, więc no to nie jest, że gram dla wszystkich, dla całego stadionu, bo to wiesz, to Dawid Podsiadło grał na Narodowym dla wszystkich, tam byli jego fani wesoli, tam nie przyszli ludzie, którzy wiesz, na piłkę nożną, tylko przyszli na koncert, więc to było co innego, to jest jedna rzecz, wiadomo, że Legia i hip-hop też od zawsze gdzieś razem się to w warszawskim rapie przenikało. Kaczy, pierwsze skrzypce tutaj, wiadomo, jest Pius, no dużo chłopaków, którzy są z Legią związani, chociażby ty z Koszem tak naprawdę, tak, więc ja by no rap i Legia ma wspólny mianownik, ale nie każdy legionista pewnie słucha rapu, no powiedzmy sobie szczerze, no, żeby nie było, nie? A jakbyś zdefiniował wspólny mianownik między rapem a zajawką skate'ową? Też nie wszyscy każdy skate słucha rapu, no powiedzmy sobie szczerze, to też była jej szybsza muzyka, różne rodzaje muzyki szły, więc ludzie słuchają wszelakiej muzyki, no jadą sobie na deseczce, masz odpalone słuchaweczki, z urządzenia muzyczka ci leci, więc co tam sobie słuchasz, to do ciebie należy, no to trzeba byłoby się skate'ów zapytać, jak oni to wiążą i czy zrobić wtedy ankietę, kto słucha, kto nie słucha tego rapu, nie? No, wiadomo, że to się przenika, no przecież to jest najbardziej popularna chyba muzyka w tych czasach teraz na to. No pytam o to, bo nawet w dokumencie o Moleście ta deskorolka cały czas towarzyszy waszym zmaganiom muzycznym. To też znaczy, ja nie byłem skate'em waszym. Ja nie chodzę na Legię, nie jestem kibicem Legii Warszawa. Kocham Legię oczywiście, bo jestem z Mokotowa i jest jeden klub w tym mieście, nie ma innych klubów, ale ja nie jestem kibicem Legii Warszawa. Nie jestem skate'em, nie jeżdżę na desce, nie robiłem trików żadnych. Nie było mnie stać na to, żeby mieć deskę, więc nie chciałem okradać sobie moich kolegów skate'ów, żeby mieć tą deskę, bo wiedziałem, że to są koledzy moich kolegów, jest to jedna wielka rodzina. Nie było mnie stać na to, więc odpuściłem sobie deskorolkę, więc ani nie jestem skate'em, ani nie jestem kibicem. No. Rozumiem. Oglądałeś film o Hadzie, ten fabularny? Nie chciałeś go oglądać? Nie, no słyszałem opinię, że jest nieprawdziwy, więc ja będę to dać jakiś tam zlepek różnych rzeczy, więc no, zrobili z jego jakiegoś superbohatera tak naprawdę tragicznego, więc no. No my akurat rozmawiamy dzień po śmierci Diego Armando Maradony. Wspomniałeś, że nie jesteś kibicem piłki nożnej, ale ja jednak to jest umarł. Nie wiedziałem, że umarł, wiesz. 60 lat miał. Za dużo śpał. Widzicie, jak to do czego prowadzą narkotyki. Na pewno nie ominiemy tematu twojej solówki, bo jesteś ostatnim Mohikaninem. Ostatnim takim... ostatnią legendą... Wczoraj z Kosiem rozmawiałem właśnie. I Kosi też robi swoje solo, więc jakby na to... No tak. To są moi ludzie. Jeszcze nie jestem ostatnim z ostatnich wesoli, ale no wiadomo, no, jedni są bliżej, drudzy są dalej. Kiedyś ją zrobię, nigdzie mi się nie spieszy. Ja jako Wilków UDZ, moim zdaniem nic już nie muszę nikomu udowadniać. Robię sobie to po prostu, bo to kocham. Robię to, bo chcę to robić.
Bo to jest część mojego życia. No. Ten wątek się przewija akurat w Rap Talku, ponieważ w pierwszym sezonie miałem przyjemność rozmawiać z DJ-em HWR-em i wspominał Dawid, że coś tam właśnie ci odpalił, jakieś dobre produkcje na solo. Tak, tak, tak. Mam bity od HWR-a, mam bity od Szczura już wybrane, mam bity od Susła, mojego ziomala, więc już kilka bitów jest gotowych na płytę. Kilka konkretnych bitów. No ja nawet sobie wczoraj i dzisiaj słuchałem w samochodzie płytę Ether. Czy też masz takie wrażenie, że album w pewnym sensie przepowiedział najbliższą przyszłość, że to jest płyta troszeczkę prorocza taka? A co przepowiedział? Nie wiem, co tam masz na myśli. Mam na myśli sytuację globalną, to, że będzie właśnie dezinformacja, trochę pandemii. Dezinformacja była, no bracia, o czym mowa, no ktoś, kto śledzi wiedzę, prawdziwą wiedzę, no to wie o tym, że Agenda 2030 to już było 5 lat temu powiedziane, wiesz, to nie jest to, że to wczoraj ktoś coś powiedział i to będzie wow, jutro się to stało, bo to jest od dawien, wiesz, no. Ja pamiętam w 2009 roku przez kilka lat wcześniej szukałem wielu informacji a propos smug na niebie, inne rzeczy, to w 2009 my chodziliśmy. Zabrakło nam kiedyś coś było, że nie mogliśmy robić chyba internetu, nie było w firmie czy coś. Nadrukowaliśmy chemtrails, chmury śmierci. Całą ekipą, całą firmą żeśmy poszli na miasto w maseczkach chemtrail i żeśmy rozdawali ludziom spójrz w niebo chmury śmierci. To było w 2009 roku, jak w 15 osób przyszliśmy i robiliśmy taką informację. Więc to ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Ktoś jakieś chmury śmierci, o co chodzi? Chemiczne chmury, o co chodzi? Ktoś nie wie, to normalne smugi kondensacyjne, więc ktoś tego się nie wie, a ten, kto wie, kto szuka, to wie o tym, co się będzie działo. No więc idziemy w tym kierunku, że jest globalizm. Zwykli ludzie są tylko traktowani jak przedmioty. Dla tych, którzy rządzą, to zwykłe życie ludzkie jest niczym. Z drugiej strony pewnie nie pozwalają kobietom zrobić tych rzeczy, o które walczą. Bo na każdego człowieka jest kredyt, jak się urodzi, ma żyć do 75 roku życia. Więc są takie systemy, o których my nie wiemy, że jesteś firmą, jak się rodzisz i twój PESEL i NIP w przyszłości są twoimi numerami kont i innymi rzeczami. Ktoś za ciebie bierze pieniądze, są jakieś trusty, inne rzeczy. No ludzie nie wiedzą, ludzie żyją dniem dzisiejszym, myślą o tym, żeby się napić kawy, piwa, zapalić papierosa, zjeść, wysrać, że tak powiem brzydko i położyć spać i rano zapłacić czynsz, mieć na bułki po prostu i tyle, i do widzenia. No. Z dnia na dzień ludzie żyją. Kto ma teraz oszczędności, jak coś się stanie w tym świecie, to wszystko się zawali w sekundę i nie będzie internetu i nie będzie sketchupów i czapeczek i innych duperel, wiesz, i rapików i disików i bifików i adidasków. No, postapokaliptyczna wizja się tutaj tak przebija. Trzeba być gotowym, dlatego młotki, siekiery, miecze, noże. Hempgru słynie z tego, że ma zajebiste teledyski. Chciałem cię zapytać, z którymi twórcami klipów na przestrzeni lat współpracowało ci się najlepiej? No, myślę, że nasza stara ekipa, czyli Miłosz Hundzwi i Sebastian Sobieszański, Sadi i Miłosz, nasi ludzie, bardzo dobrze nas rozumieli, bardzo dobrze nam się współpracowało z nimi. Mam nadzieję, że im z nami też. Docieraliśmy się, oni też stworzyli po części Deal TV, to był ich pomysł, młodzi ludzie z wielkimi głowami. A oczywiście no inne grupy, no to oczywiście 9 liter, Maraton, R5. No z R5 powstał klip Wódka, myślę, że bardzo ponadczasowy kawałek i singiel z płyty Ether. No ty też jesteś, Wilku, takim bardzo skrupulatnym twórcą teledysków, jeśli chodzi o występowanie w nich, bo niektórzy to myślą, że wystarczy stanąć przed kamerą, a reszta po prostu się będzie dziać. Ty wyznajesz troszeczkę inną zasadę i rozpisujesz każdy swój wers, dokładnie wiesz, co tam się będzie dziać. Staram się podchodzić do tego profesjonalnie, więc lubię wiedzieć, jaki jest ten scenariusz, jak go nie ma, więc go wymyślamy, robimy scenopisy. Lubię być przy tworzeniu tych teledysków. Oczywiście wiele z nich sam też stworzyłem. No. A w którą stronę, twoim zdaniem, teraz pójdzie branża tekstylna w Polsce? Bo patrzę na fanów hip-hopu. Kiedyś to były osoby takie, wiesz, wierne swoim idolom, obrandowane wręcz w bawełnę spod znaku zespołów, których słuchali. Teraz chodzą do H&M-ów, kupują sobie z Chin różne rzeczy.
W jaką to stronę pójdzie? Jak tego targetu szukać wśród odbiorców muzyki? Ja myślę, że ogólnie rynek jest przesycony delikatnie, no bo wiadomo, każdy nowy człowiek, który osiąga sukces, ma już od razu swoją markę i chce za tym, żeby ludzie szli za nim. I z całego tortu tego, o którym mówisz, kto ma kto iść, bo pytasz jako kto, żeby wejść w ten tort, wiesz, czy jesteś właścicielem tortu, czy chcesz go czasem kawałek sobie ukroić, no bo wiesz, jak jesteś właścicielem, to rozpychasz się łokciami, żeby oni nie zjedli, ale jak podchodzisz do tego stołu, to sam chciałbyś tą łyżką z tego tortu zjeść, więc zależy... Tak jest, zależy, z której pozycji podchodzisz, więc a gdzie to pójdzie, to nie wiem, no bo ja oglądam trendy i nowe kolekcje non-stop powstają, świat się nie zatrzymał, to, że jakaś tam pandemia jest, czy tam jakieś inne rzeczy i ktoś kogoś próbuje napełnić strachem, ludzie dalej żyją, robią pokazy, wiesz. Wszystko działa, nie? Modelki chodzą po wybiegach dalej z modelami. Świat się kręci, nie? Jaka twoim zdaniem jest, w czym tkwi największa siła w tym momencie? Moleste Evenement, patrząc na plany nawet, które sobie ustalacie na przyszły rok. To, że jesteśmy, wiesz, że żyjemy, że nie umarliśmy, to jest najważniejsze, nie? Działamy cały czas. To jest piękne, bo po tylu latach jakby no, gramy dla ludzi, którzy są już starsi, chociaż wiadomo, na koncercie też było mnóstwo młodych ludzi, co byłem zdziwiony po prostu, że młodzi ludzie jeszcze wiedzą albo chcą wiedzieć, co to jest i co to było, wiesz, nie? Molesta, nie? Więc to jest piękne, a starszym przypominają się na pewno piękne chwile z ich młodzieńczych lat, kiedy to była ich muzyka, kiedy odkrywali życie wspólnie z tą muzyką i dlatego są u nas na koncercie, żeby sobie przypomnieć te piękne chwile. A wśród młodych reprezentantów nurtu streetowego widzisz takich swoich pełnoprawnych następców? No wielu jest takich, to zależy w którą stronę mamy iść, wiesz, czy ja mam powiedzieć, że Paluch to jest tym gościem, czy nie wiem, czy Kobik, czy kto dalej, wiesz, bo mnóstwo jest tych ludzi, czy to będzie właśnie Mała Chrufus, czy to będzie polska wersja, wiesz, tak? Czy to są Dixony, czy kto to ma, czy to jest Youngman, Wesoli. Ludzie mają się dobrze, Wesoli. Robią non-stop muzykę, robią ją w swoim stylu, bo przecież nie trzeba robić cały czas tego samego w kółko. Wracają ludzie do boom-bapów, robią ludzie trap, więc aby, no to jest od A do Z, można to bawmy się tą muzyką, nie oceniajmy się, że ktoś zrobił A, ja zrobiłem G i bimy się o to, tylko jest pięknie, aby cało całe i bez tego nie byłoby tych pięknych słów, które są, więc aby tam. Moim zdaniem wszystko się łączy w piękną klamrę. No ty jesteś na pewno MC, który dał swoim odbiorcom dużo siły w słowach. Z tego też wynika statystyka, że też Wilku WDZ jest najczęściej używaną w katach osobą z polskiego rapu. Staram się ważyć swoje słowa, więc dobieram je, mam nadzieję, odpowiednio. Oczywiście nieraz mówiłem to w swoich wywiadach, że gdzieś tam żałuję słów, o których panu powiedziałem. Złe używki, potem je skreśliłem ze swojego życia i potem powtórzyłem te jeszcze raz te same słowa, negując te używki, więc na pewno człowiek idąc gdzieś, czym dalej w las, tym więcej drzew, człowiek się uczy samego siebie, wie, co jest dla niego potrzebne, co jest dla niego niepotrzebne, pewne rzeczy potrafi i wie, że może je odrzucić, odstawić, ich nie potrzebuje i zajmuje się tylko tymi rzeczami, którym trzeba się zajmować. Chciałbym spuentować naszą rozmowę fajnym przekazem dla odbiorców. Teraz są takie czasy, że dużo osób popada w depresję, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tracą pracę, nie mają pieniędzy, generalnie dużo problemów na głowie. Co byś powiedział tym naszym odbiorcom, żeby po prostu poprawić im samopoczucie, żeby znaleźli światło w tym ciemnym tunelu? Nie traćcie nadziei, bo tak, jeżeli już coś, wszedłem dzisiaj na wywiad i patrzę, leży sobie chłop na schodach po prostu na materacu, wiesz, on ma ciężki dzień, on jeszcze go dzisiaj nie zaczął, wiesz, śpi sobie w przejściu na materacu bezdomny człowiek, on ma ciężkie życie, jakie problemy, ludzie kochani, wiesz, ktoś to nie ma rąk i nóg, on może mieć ciężkie życie, wiesz, więc problemy, życie to jest nieustające pasmo problemów, z którym trzeba dać sobie radę i wtedy wiesz o tym, że pokonałeś to, wiesz, jesteś tym, kim masz być, wiesz, więc jakby, no, jakie problemy, no wiesz, trzeba też się zastanawiać nad tym, co jest prawdziwym problemem, czy to coś, co sobie wyobrażę, to jest problem, czy to jest jakaś tam błahostka, czy to jest, jakbyś, no, oczywiście
nie chcę tutaj negować, bo ktoś może mieć prawdziwy problem, ale to trzeba rozważać i ważyć te rzeczy na odpowiedniej wadze, czy warto się tym przejmować, czy nie. Dzięki, Wilku. Dużo zdrówka. Mam. Pozdrawiamy. Elo.